Siemano widzowie, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jest akcja. Nie uwierzycie, co się stało. Zrobiłem pierwsze zadanie na poprzednim odcinku i uwaga, dostałem drugie zadanie. Ale pomyślicie, jak dostałeś drugie zadanie? Przecież nie znalazłeś nic w Minecrafcie, jeszcze żadnej skrzynki z żadną książką i tak dalej. Słuchajcie, przyszło do mnie. Przyszła do mnie taka paczka, po prostu woreczek, nawet nie, że przyniósł kurier, po prostu leżało mi to pod drzwiami. I teraz patrzcie to, jest tutaj napisane od Tywy, i nie wiem, czy to będzie widać, i tutaj jest z drugiej strony twojego H, czyli od twojego Herobrine'a. I to jest, nie wiem, tak się boję to otwierać, ale uznałem, że dobra, odpalam to nagrywanie, pokażę wam to już, nie nagrałem tego, jak ja tą paczkę biorę, no bo, słuchajcie, no nie spodziewałbym się, że jak wyjdę z domu, otworzę drzwi i popatrzę na tą wycieraczkę, to że tam po prostu będzie leżało coś takiego, więc okej, sprawdźmy to, co się w środku kryje, bo jestem naprawdę mega ciekaw, do czego nas to doprowadzi. Musimy wyciągnąć tą kartkę ogólnie, no to jest strasznie sztywno włożona, jak to włożył tu do środka, dobra. Kurczę, dobra, okej. Dobra, wyciągnęliśmy, okej, jest świetnie. Dobra, okej. Mamy pendrive'a w środku. Dobra, pendrive'a na razie odkładam. Ale dobra, otwórzmy to. Uwaga, dobra, mamy coś takiego. Uwaga, tu jest napisane. Będę czytał. Zadanie drugie. Witaj, mam dla ciebie kolejne zadanie. Idź na kordy minus 261 na minus 31. Y nie ma podanego, czyli prawdopodobnie będziemy musieli to jakoś szukać, no ale okej. Mamy podane, czyli to raczej nie powinno być pod ziemią, tak mi się wydaje. Skoro nie ma Y, czyli gdzieś będzie na powierzchni. Okej, czyli minus 260, patrzcie, pokażę wam to jeszcze raz. Minus 261 na minus 31. Okej, czyli na te kordy musimy pójść. To mamy kartkę, ale o co chodzi z pendrive'em? Czekajcie, może to jest jakoś gdzieś ukryte coś. Otwórzmy to. Okej. Nie ma nic. Dobra, to jest jedyna rzecz, która została tutaj napisana, czyli nie ma żadnej informacji o pendrive'ie. Na razie nic nie robię z tym pendrive'em, nie otwieram go. Pójdźmy póki co na te kordy z tej kartki, którą mamy i dowiemy się może tam czegoś więcej i może dowiemy się, po co nam jest ten pendrive tak w ogóle. Dobra, uwaga, musimy tak, zobaczyć jakie tam były kordy. Minus 261 na minus 31. Czyli czyli to tam trzeba iść w tamtą stronę. A to... Czekajcie, a to ma być ile? Minus 31. Czyli to musimy iść w tą stronę, okej, czyli gdzieś tam jakby? Czekajcie. Dobra, mamy, ile to było? Minus 31, dobra, tu jest minus 31, czekajcie, tu. Wylądujmy sobie. Co jest grane? Dobra, mam te itemy z powrotem, ale jest jakaś tragedia, w ogóle mi nie idzie latanie. Dobra, jeszcze raz, nie mogę latać, jak kordy, ja nie umiem się skupić, jak muszę szukać kordów i równocześnie latać, to jest powalone. Dobra, minus 261, jesteśmy blisko, minus 261. To będzie w tą stronę i jesteśmy na minus 31? Tak, minus 31. Idealnie, czyli musimy iść w tą stronę, równo. Dobra, czyli minus 200, ile? 61, czyli to już tu. No tu. Dobra, czyli jednak trzeba się kopać. Okej, dobra, no to kopmy się w takim razie. Zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi, czyli może tu gdzieś będzie jakiś... A, tu jest dziura, tu jest to... O, dobra, tutaj to jest, okej. Dobra, czekajcie, załatwmy tych wariatów tu, bo mnie tutaj zaraz szlak trafi. Jak będę musiał czytać jakieś książki przy nich, dobra. Ogarnięte to mamy, tutaj się na razie świeci. Niech się świeci, niech mi... Co to jest? Dobra, nieważne. Zobaczmy. Okej. Zadanie drugie, dobra, sprawdzajmy to w takim razie. Nadszedł czas zrobić coś dla innej osoby z Palionowa. Daję sobie radę, mam bogactwo Paliona, pora, żeby zmienić wygląd domu Dave'a na bardziej robotyczny. Błagam, już widziałem, że on miał kiedyś taki robotyczny. On to już cofał, ja nie chcę takich rzeczy robić, przecież to go zdenerwuje. W skrzynce masz potrzebne bloki, do tego ma wyglądać jak robot. Okej, jest druga strona. Pendrive, który jest w woreczku, zawiera zadanie trzecie, ale możesz je zrobić dopiero jak skończysz zadanie drugie. Okej, dobra, czyli musimy, czyli nie mogę otworzyć tego pendrive'a na dzisiejszym odcinku. Muszę zrobić najpierw drugie zadanie i dopiero jak je zrobię, to mogę zrobić zadanie trzecie. Dobra, odkładam to sobie tam dalej. I teraz tak, weźmy sobie te rzeczy w takim razie. Ej, tego mam strasznie dużo, ja tego nie potrzebuję aż tyle. Dobra, wiecie co, zróbmy tak, może po prostu. Odłóżmy to tutaj i odłóżmy sobie tutaj te wszystkie rzeczy, które mi są niepotrzebne. Tak samo tą książkę z zadaniem drugim. Dobra, czyli musimy zamienić dom Dave'a na robotyczny. Okej, nie, no dlaczego mamy to patrzeć? Nie, no to tak dobrze wygląda ta żaba. Dlaczego ja mam... Chyba, że o tamten drugi chodzi. Nie, no błagam. Jeszcze tego jest tak dużo, że to wygląda trochę tak, jak ja bym miał wszystko tu zmienić. Naprawdę, dosłownie, jakbym to miał w całości zmieniać. Nie ma szans, tak na pewno się nie stanie. No ale dobra, weźmy to. Weźmy skrzynkę, weźmy tego shulker boxa. Dobra, odłóżmy to tak. I lecimy to zrobić. Dobra, szczerze, nie jestem w ogóle zadowolony z tego, że mamy takie rzeczy robić, ale okej, no dobra, zadanie jest, muszę je wykonać. Ej, dobra, tu już jest zrobione coś.
Czekajcie, czekajcie, bo to już jest tutaj jakoś ustawione, w sensie... Ja już jest zrobione, ej, to po co mi to każe robić? Chyba, że drugie mam jeszcze zrobić. Dobra, to zróbmy drugie na wzór pierwszego, czyli tak, musimy to zamienić całkowicie na czerwone. Dobra, zamieńmy to, jest czerwone. Biały zostaje i teraz musimy zrobić tutaj dookoła, zamiast tego zielonego. Trzeba zrobić ten połączenie tego szarego, coś takiego, z tą wełną, tam dobrze widziałem. Tak, jest wełna też, dobra, dobra, czyli robimy tak. Zróbmy to identycznie. Tam są ten i szary jest na równo, czyli tutaj jest to, a tutaj jest tak, coś takiego. Dobra, rozwalmy to, okej, świetnie. Teraz jak ja tu mam wyjść? Co tu się dzieje? Proszę, mogę stąd wyjść? Dobra, tu wyjdźmy na górę i zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja. Dobra, tu... Dobra, musimy zrobić tak, patrzcie, to będzie taktycznie, to jest taktyczne zagranie, nie? I teraz możemy bezpiecznie sobie tutaj działać, więc zróbmy coś takiego i jak tutaj było? Tu była wełna, tu jest to, z tej strony nic nie ma, ale to zróbmy też w ogóle, wszędzie zróbmy więcej tego, skoro już i tak to muszę robić, to zróbmy to już na maksa, coś będziemy ograniczać. Spadł mi jeden, trudno. Dobra, postawmy tutaj ten i teraz tutaj trzeba zrobić jeszcze podmiankę, więc zróbmy tutaj tak, tu tak. Tutaj tak, tak, okej. Okay. Zamieńmy to już tu, dobra, całe. Ja nie chcę tego w większości zamieniać, no ale dobra. No kurde, jak już mam takie zadanie. On jeszcze nie powiedział w ogóle, jak bardzo dużo tego ma być, nie? Więc zobaczmy, wylądujmy sobie tutaj na bzyku. To wygląda strasznie. No nie, to wygląda teraz źle. Dobra, musimy, dobra, dokończymy to chyba do końca. Tak mi się wydaje. Dobra, zróbmy to do końca już całe, niech będzie. Po prostu wykonajmy to zadanie. Ja muszę się dostać do Paliona, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego on został uwięziony i mu jakoś pomóc. On może być w niezłych trapapatach tutaj, że tak to ujmę. A no, trzeba będzie mu pomóc. Dobra, zróbmy tak. Jakoś to w losowych miejscach. Dobra, tak, żeby to wyglądało jakoś jeszcze, choć skoro i tak to musimy robić, to chociaż jak to wygląda. Dobra, zróbmy tak, 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 okej. Okay. No i dobra, wygląda to całkowicie na robotyczne, czy nie? No wygląda, zdecydowanie. Ej, tam nie było trzeciego czarnego? Chyba tak było, nie? Tak mi się wydaje. Czekajcie, to chyba trzeba tam zmienić. No chyba tak było, chyba nie było dwie takie te. Chyba rozwaliłem za dużo, mi się wydaje. Dobra, tu rozwalmy to i dajmy tutaj ten czarny. Czy tak to było? Czekajcie, że to teraz będzie wyglądało lepiej? Tak, na pewno tak było, zdecydowanie na pewno tak było. Dobra, ale pytanie, czy to jest wszystko? Czy ja mam też zmienić tą żabę na przykład, nie? Ej, mam nadzieję, dobra, wiecie co, zmienię, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie chcę zwalić tego zadania, wiecie o co chodzi? Jakby chcę, żeby to zadanie zostało zrobione przeze mnie, żeby mi Herobrine nie powiedział, że coś zrobiłem nie tak, więc zróbmy, ale tutaj już nie zrobimy po całości, tylko zrobimy sobie to tak wokół oczu, tak żeby to było ze smakiem, że tak to ujmę, nie? Wiecie o co chodzi, więc zróbmy tak, oj, nie sięgnę tam, dobra, tu, postawmy, dobra, świetnie i teraz tak, trzeba postawić tu bloczek, tu... Mamy całe to zielone zrobione i musimy na zmianę z wełną to robić, okej, okay, czyli musimy podmienić tak, 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 tak na przykład i tutaj, teraz wypełnijmy to tym, tutaj zróbmy tak, 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 tak i teraz tutaj mi brakuje, dobra, musimy zejść, dobra, tutaj coś takiego, tak i tu jeszcze jedno zrobimy z wełny, pum, dobra, jest świetnie, rozwalmy to, wylądujmy sobie, zbierzmy to, co nam tutaj spadło na sam dół. Okej, okay, świetnie, jesteśmy na to przygotowani, dobra. No i to teraz, to nie wygląda dobrze, jeszcze musimy, wiecie co musimy zrobić, jeszcze nie zmieniłem jednej rzeczy. Dobra, robimy tak i teraz uwaga, czy mi się to uda, robimy tu i uwaga. Dobra, udało mi się wylądować. Teraz musimy podmienić ten biały na czerwony jeszcze, dobra, tu, coś takiego, okej, okay. Rozwalamy, iść, dobra. Lekko mnie kaszel męczy. Dobra, musimy odłożyć sobie trochę rzeczy do shulkerboxa. Na przykład odłóżmy sobie tam tą skrzynkę, odłóżmy, bo jej nie potrzebujemy. Dobra, i tyle. Na razie weźmy sobie to, żeby mieć wszystkie te rzeczy, które robimy. Będę musiał to później zmienić, nie? Bo daj się na mnie wkurzy. O nie, to wygląda strasznie. To wygląda mega strasznie. Ja tego nie chcę tak robić, nie? Czy drugie oko zmieniamy? Drugiego oka nie zmieniamy. Drugiego oka nie, bo to, wiecie, kurczę, za dużo byśmy zmienili już. Za dużo, myślę, że możemy jedynie z drugiej strony jeszcze to oko zmienić. To jest plan. Zróbmy tak. Zmieńmy tylko to oko. Z tego powodu, że wiecie, jeżeli ja za dużo zmienię, to się Dave na mnie mocno wkurzy, a tak to będziemy mogli to jeszcze mu naprawić za jakiś czas, wiecie o co chodzi. Ja też nie chcę, żeby on się na mnie denerwował za takie rzeczy, bo jakby wiecie, ja to robię z dobrego serca, ja chcę pomóc Palionowi, nie, a nie tutaj robić jakąś na złość im bardzo, więc jakby mam nadzieję, że on to zrozumie. To tak samo jak Paweł, tam jego kradzież w domku, no mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe. Dobra, tak, tu, robimy
tutaj, okej. Podmieniamy to na czerwone. Łup, dobra. To musimy rozwalić. I teraz tam mi znowu brakło, ale tu stawiamy, lądujemy normalnie. Jestem mistrzem w takie klocki. Ja nie mogę, to jest niesamowite, co ja tu wyczyniam. Dobra, oj, skończyło mi się. Skończyło mi się miejsce. Co teraz mam zrobić? Musimy, wiecie co zrobić? Musimy do Shulgerboxa schować jedno to, bo mi brakuje już miejsca w ekwipunku. Więc zróbmy tak. Teraz pytanie, czy... O, nie, wszystko rozwaliłem. Dobra, musimy rozwalić jeszcze to. I tu mi zostało kilka bloków. Dobra, łup, tutaj wylądujmy. Lecimy tu. Dobra, jest świetnie. Rozwalmy to. Dobra, wylądujmy. Okej, i teraz jak to się prezentuje? To się prezentuje mega strasznie. Ale dobra, zmieniłem to. Mam nadzieję, że to zadanie zostanie zaliczone, że nie muszę tego bardziej zmieniać. Liczę na to naprawdę bardzo, bo jeżeli mu chodziło o to, że ja mam cały ten domek zmienić, no dał mi tyle bloków, że powinienem całe, ale liczę na to, że nie będę musiał tego całego zmieniać. No wygląda to już źle, nie? Wygląda to już przerażająco i uważam, że wystarczy to jeszcze bardziej tutaj. Dobra, idę odłożyć tamte rzeczy wszystkie w tamto miejsce. Napiszę tam też książkę, że w sumie wykonałem zadanie. I mam nadzieję, że jakby napiszę książkę, że jestem taki mega dumny z tego, że zrobiłem to zadanie. I może Herobrine pomyśli, że jakby wpłynę na niego, nie? Że on też pomyśli, że okej, no git, zadanie. Dobra, odłóżmy tutaj tą skrzynkę. Odłóżmy tutaj całkowicie to co nie użyliśmy. Coś takiego, okej, okay, tu jeszcze to i odłóżmy te rzeczy jeszcze, okej, okay, brakło mi miejsca tutaj, więc zróbmy coś takiego i zróbmy tak, patrzmy, może to doceni, że zrobimy coś takiego, okej, okay, weźmy tego Shulgerboxa. Aha, nie, bo mam tu książkę. Zadanie pierwsze, kurczę, to są wszystkie od niego jakieś rzeczy, czyli najbardziej byś... O nie, tu jeszcze zostało jedno to. Dobra, zamiast tego. Dobra. Czyli on dostał praktycznie wszystko, co miał, tak naprawdę. Dobra, czekajcie, ja jeszcze skoczę szybko po książkę, żeby mu tam zostawić wiadomość, bo ja mam masę książek w domu, które właśnie do tego mi służą, więc nie będę wykorzystywał książek, które teraz jakby się rozgrywają, bo one są ważne. Dobra, bierzemy tutaj taką książkę i idziemy mu tą książkę zanieść i zobaczymy. Zobaczymy, jak on zareaguje. Musimy to napisać na zasadzie takiej, wiecie, ej, wszystko git, zrobiłem zadanie, wyszło świetnie, coś tam, wiecie, tak wpłynąć na niego, nie? Żeby on pomyślał, że faktycznie wyszło świetnie. Dobra, tu git, ej, co jest? Co to za lag był taki, że dostałem ciosa? Dobra, i teraz tak, o nie, ja tu muszę jeszcze jedną książkę włożyć, za dużo mam rzeczy. Ajajajajaj, dobra, czego jest najmniej? Tego jest najmniej. A nie, tego jest najmniej, dobra, zróbmy tak, okej, okay. Tego jest najmniej, to zostawimy. Dobra, zrobiłem zadanie. Wyszło świetnie. Może Dave'owi się nie spodoba, ale ja uważam, że wygląda ciekawie. I zadanie zrobiłem wzorowo. Czekam. Jutro otworzę kolejne zadanie z pendrive'a. Dobra, uwaga, mamy coś takiego. No, zostawiamy taką wiadomość, to wystarczy, myślę. To jest, myślę, git. Dobra, mamy to zrobione, czyli jesteśmy przygotowani na to, żeby zrobić trzecie zadanie, czyli tak naprawdę ten pendrive to już jest tak naprawdę chwila, moment, bo na następnym odcinku sobie go sprawdzimy i zobaczymy, jakie jest zadanie trzecie i je wykonamy, a po zadaniu trzecim mam nadzieję, że to już będzie szansa na to, żeby się dostać tam do Paliona, gdzie go, że tak powiem, więzi Herobrine. Ja w sumie dalej nie wiem, gdzie jest ten Palion, nie? No, ale dobra, jakby zobaczymy. Mam nadzieję, że się tam dostanę, mam nadzieję, że to nie będzie więzienie dla mnie, tylko że jakby... Będę wiedział, gdzie on jest, będę mógł tam przyjść, ale nie zostanę uwięziony. Mam taką nadzieję.